Siemanko, dzień dobry. Eho! 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 Nie będę wiedział. Już wiem, kto słucha Stachurskiego. Witam serdecznie, to ja, Krasnal z Warmii. Dobry wieczór. Tak, dziękuję za te oklaski zasłużone, najbardziej zasłużone moje oklaski na tym występie. Jestem z Warmii, mniej douczeni mówią, że z Warmii na Mazurach. Tak jest. Na Warmii bardzo cwane osoby mieszkają. Mam tutaj potwierdzenie, był ostatnio włam do sklepu dziennego w nocy, dobrze wybrali porę. Naprzeciwko domu moich rodziców, więc wiem wszystko, co się działo podczas włamu, bo mama jest na emeryturze. Tak jest. I zginęła tylko jedna rzecz. Zeszyt z długami. Nic więcej. Naprawdę, ktoś był w środku, nawet piwka nie podpierdolił. Problemy 50 rodzin w mieście rozwiązały się jednej nocy. Nikt nikogo nie wsypał, bo ja też byłem w zeszycie. Tak, bo mówi się, że Rudy to podpierdala zawsze, no ale sam siebie bym nie wsypał przecież. A mnie kusiło, naprawdę. Tak, no i co? Mam dziewczynę, bo było można mieć, to wziąłem. Się jest rudym, bierze się wszystko, co jest chętne. Tak, moja dziewczyna jest świetna w łóżku, tak mi mówią przyjaciele. Żartuję, jestem rudy, nie mam przyjaciół, kurwa, obcy ludzie opowiadają. Tak jest. I byliśmy na świętach wielkanocnych u dziadków mojej dziewczyny i tam w pewnym momencie jej babcia do mnie podeszła i mówi, że Arku, może szczowiówki ci tutaj doleję, dolewkę? Ja mówię, dziękuję serdecznie, jestem już najedzony. Ona mówi, jedz, bo wyleję do kibla. Od razu zgłodniałem. Ale mówię, może psu oddać, ona pies tego nie ruszy. W rankingu babci jestem między kiblem a psem, tutaj gdzieś po środku. I tak siedzimy dalej, ona mówi nagle do mojej dziewczyny, a ty byś ścięła te dredy, bo kiedyś przyjdzie jakiś ładny kawaler i nie będzie cię chciał. A ja siedzę, kurwa, obok i tak... Czy babcia szuka kogoś znad psa? Ona słucha, nagle ogłuchła. Starsi ludzie tak mają. Nie chcą czegoś słyszeć, to głuchną. Tak to jest. Ja w ogóle chciałem się pochwalić, bo w czasie tutaj pandemii schudłem 20 kg, także tak jest. Wykorzystałem ten czas. I nie żadne ćwiczenia, nie sport, po prostu nie było występów, nie miałem kasy na jedzenie, kurwa, także najlepsza dieta świata, bieda. Polecam serdecznie. Tak, 20 kg poszedłem w dół, ale wiadomo, tutaj z fizyki wiemy, że świat waży cały czas tyle samo, także jak ja schudłem, to ktoś, kurwa, przytył. Może pani, tutaj widzę po pani trochę. Jak się pojawiły rude włosy na plecach, to ode mnie. Tak jest. W każdym fragmencie swojego życia ja po prostu szukam jakichś pozytywów. Tak? To po ojcu mam. Ostatnio w czasie takiej pandemii największe takie zaostrzenia pandemiczne były i tam odwiedziłem rodziców. Pytam się, co tam u ciebie, tato? On mówi, że już w porządku, wszystko dobrze, fajnie. Mówi, nawet dobrze by było teraz umrzeć. Ja mówię, czemu, tato? On, tylko 5 osób przyjdzie na stypę. Oszczędność. I z drugiego pokoju matka, to na co czekasz? On jest wspaniałym człowiekiem, naprawdę to po nim odziedziczyłem, że zawsze w każdej chujowatości znaleźć taki fragmencik światła jakiegoś pięknego. Mój ojciec w ogóle jest mistrzem pogrzebów. Już tłumaczę dlaczego, bo kiedyś umarł taki wujek dziadek w naszej rodzinie. Taki wujek, tylko taki stary, jest 300 lat, ma to taki wujek dziadek po prostu. I dzień wcześniej się pojechaliśmy tam na taką czuwanie do kaplicy. Wiadomo, że zawsze są dwie grupy, w środku w kaplicy siedzą tacy bardziej zaangażowani, oni tam śpiewają piosenki, żeby zmarłemu było lepiej. Ale zawsze jest awangarda taka, która stoi przed kaplicą, pali papieroski i rozmawia o życiu. I czasami tam zajrzą do środka, czy tam dalej leży, czy nic się nie zmieniło. I w tej awangardzie zawsze był mój ojciec. Ja właśnie sobie stałem tego wieczorku razem z nim i nagle wyszła z kaplicy taka ciocia, babcia i mówi o zmarłym, ale dobrze Władka zrobili, dobrze. A mój ojciec tak,
Chciałabyś tak wyglądać? Ona mówi, kiedyś tak. I kurwa, tydzień później tak wyglądała. Marzenia się spełniają. Trzeba uwierzyć w to. Śmiechom nie było końca, naprawdę. Kiedyś na stypie po pogrzebie mój ojciec z takiej pozycji, i matka go chwyta za rękę i mówi, o co ty chcesz? Tańczyć? Na stole? Na stypie po pogrzebie mojej mamusi? A mój ojciec faktycznie poniosło mnie. Potańczę na podłodze. Naprawdę, każda stypa, kiedy on jest, nie ma stypy na stypie, kurwa. To jest wspaniały człowiek. W ogóle jak w rodzinie ktoś umrze, to chcą, żeby było wesoło później, to zapraszają go jako pierwszego gościa. Także on musi być. Jak ktoś umrze, to dzwonią do niego, czy ma termin. Ostatnio ciotka 2 tygodnie leżała w kostnicy, bo ojciec był na wakacjach w Bułgarii. Już nawet z obcych rodzin dzwonią, się pytają, czy można wynająć pana Jurka tam, że zapłacą dobrze. On ma więcej zleceń na pogrzeb niż ja na stand-up. Trzeba znaleźć swoją niszę i wiedzieć, czego się chce. Ja kiedyś pracowałem w Domu Kultury 10 lat, także oho, tam to się zarabia dużo pieniędzy. Ja tam po 10 latach u szczytu swojej kariery naprawdę zarabiałem 2000 zł brutto minus pożyczka i żyrantostwo za żyrantów tam, co spierdolili z kraju. Także dobra, ja pożyczałem pieniądze od nauczycieli. Czy na sali są nauczyciele? Nie ma, kurwa, bo bilety były płatne. Tak, to wspaniały okres, naprawdę, ale wtedy też chciałem zbuntować, jak oni solidarnie tam pójść. Poszedłem do moich współpracowników, mówię, że strajk, ale w Domu Kultury to raczej są tacy indywidualiści pracują i oni tam, o, może ty dzisiaj pójdź, a my jutro pójdziemy. I kurwa, poszedłem sam z flagą Solidarność, wszedłem do dyrektora i mówię, że 400 zł podwyżki albo odchodzę. On mówi, nie ma pieniędzy. Ja mówię, to ja zostanę może jeszcze. On mówi, to zostań, ale doceniam ten zryw tutaj rewolucji i za to możesz sobie zrobić kawy z mojego słoika. Myślę sobie, mam godność, ale kurwa, miesiąc nie piłem kawy. Robię tą kawę, on mówi, tak robisz, to i mi zrób. Ja mówię, tylko na jedną jest, on to tylko mi zrób. W ramach największej walki o lepsze jutro w swoim życiu, kurwa, zrobiłem kawę dyrektorowi, także jestem zajebisty. Co pisze na murze chirurg satanista? 3/6. To jest dobry żart, ale nie tutaj. Czy pani zrozumiała to w ogóle? Jeszcze raz może. Co pisze? No nie. Żart, żart. To i tak by pani nie zrozumiała. Ja nie wiem, czy widać, że jestem rudy. Rudy podać zawsze kłamie. I co mówi, co jest z rudym, który mówi, że jest rudy? Kurwa, kłamie, czy faktycznie jest rudy? Czy mówi prawdę? Tak, z rudością jest wiele teorii. Moim zdaniem rudość to ma się w serduszku. Mnie tylu brunetów w chuja zrobiło w życiu, że... Tak, każdy się śmieje tam z rudych, ale powiem wam, że życie na przykład w szkole, czasy szkolne i kiedy jesteś rudy, no to nie są zbyt dobre czasy, to jest przejebane. Ale każdy sobie myśli, o, rudy pewnie wraca do swojej rudej rodzinki, tam oglądają razem Pippi Langstrong, słuchają Kelly Family, pożyczają sobie złoto z garnca. Tam ma spokój pewnie. Ja kurwa jestem jedyny rudy w rodzinie, czujecie? Ze mnie się brechali w domu, kurwa, nie miałem takiego zacisznego kąta, gdzie kurwa się skryłem z rudymi krasnoludami, kurwa, i se tam tańcowaliśmy. No nie miałem nigdy tak w życiu. Ze mnie się brechali. Ja mam w ogóle rodziców szatynów. Jednego brata blondyna, drugiego szatyna. Kurwa, naprawdę to były ciężkie, dużo teorii było, dlaczego tak jest. Była teoria o rudym listonoszu, kurwa, oczywiście. Ale ja sprawdziłem, na naszej poczcie nigdy nie pracował rudy listonosz, bo może by dobrze donosił, ale nikt by mu nie uwierzył. Także to nie listonosz na bank. Mój brat tam się brechał, że jestem podrzutkiem, że podmienili mnie w szpitalu i tak dalej. No dużo teorii po prostu. Ale ja myślę, że mój ojciec po prostu rzadko uprawiał seks.
On pierwsza robota, wyszedł blondasek, kurwa, zajebiście. 2 lata później już szatyn. I później 6 lat było przerwy i to chyba zerdzewiało wszystko. Razem z zawartością, kurwa. Ja byłem jego najstarszym plemnikiem, kurwa. Najbardziej rdzawym plemniczkiem. I kiedy już była akcja tam po 6 latach znowu, to tam plemniki młode w blokach startowych, ja podszedłem jako najstarszy. Poliłem fajkę, mówię, chcesz tak wyglądać? Mówię, on tylko wali konia. Także... Nie warto. I one to nie. I sam wyskoczyłem, kurwa. Nie ma opcji, kurwa, że inaczej, że byłem najsilniejszym z plemników. No nie ma takiej opcji. Jak ja się urodziłem, miałem 1 stopień w skali Abgar, kurwa. Byłem tylko śliski, nic więcej. To mi jeszcze za rudo się odjęli i miałem na -1, kurwa. Tak, i tak się pojawiłem na świecie i ci bracia tam, naprawdę, oni mnie strasznie tam tak tłamsili, szkalowali, mówili, o, nasz ojciec to nie jest twój ojciec, ty jesteś podrzutkiem i tak dalej. Ja miałem traumę z tego powodu. Ale ostatnio właśnie odwiedziłem brata, długo się nie widzieliśmy i tam siedliśmy u niego w saloniku literackim, na stole literatki i sobie tam rozmawiamy i patrzę, nagle wbiega jego 2 dzieci do tego saloniku, patrzę, kurwa. I mówię do niego, stary, ty masz 2 rudych dzieci. A żona blondynka. Ja mówię, kurwa, i co, karma wróciła, co? Podwójnie. On mówi, one nie są rude. A ja mówię, a jakie, kurwa? On, kasztanowe. I teraz ja, kiedy on nie słyszy, to podchodzę do tych dzieci i mówię, to nie jest wasz ojciec. On jest podrzucony. One się pytają, a kto jest naszym tatą? Mówię, chyba ja. Szachmat, kurwa. Co chciałem przekazać? Chciałem przekazać to, żeby proszę nie szkalować rudy osoby, bo będziecie mieli rude dzieci. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, dobrej nocy. Pozdrawiam, hej.